Witaj na osiedlu lat 90. Blokowiska, kultowy trzepak, bujanka na dzielni, pozytywne mordy i dzielnicowe łobuzy. Jeszcze nie tak dawno temu, gdzie nikt nie udawał kogoś, kim nie jest. Żelazny Mike Tyson nie gadał za dużo, tylko urywał głowy. A Franz Maurer mówił, jak jest. W imię zasad, skurwysynu. A dzisiaj już nie ma żadnych zasad, tylko kasa. Czasy, gdy trzepanie było w konkretnych godzinach. Ale kto by tego przestrzegał? Człowiek miał w sobie luz. Blokowe ekipy ziomeczków. Prawdziwe przyjaźnie. Owszem, każdy kombinował, aby zarobić. Pan daje piątaka, cwaniak się jeździ. Ale nikt nie robił z siebie idioty. Zaczyna się uroczyście trzecia Rzeczypospolita Polska. Czas wrócić do reguł gry lat 90. Gdzie czasem trzeba było dać w ryj, aby samemu nie wylądować na glebie. Morda nie szklanka, zagoi się. Lata, gdzie były proste i jasne zasady. Gdzie szacunek i charakter to były najmocniejsze karty. Każdy dzieciak spędzał aktywnie czas na dworze i potrafił się bronić. Praliśmy się. Kurczę, słuchaj, no przychodziłeś do domu z rozłupaną czaszką, zęby gdzieś tam wybite, z nocha leci. To tata nie brał cię, kurwa, czy mama za rękę nie leciała na milicję robić obdukcji czy kara. No tylko co się stało? Wygrałeś, przegrałeś, jakieś tam, wiesz, krzyki może były. To były czasy, gdzie można było wyjść na solówkę i można było się bić jeden na jeden, sam na sam. Takich solówek w ciągu jednej nocy to czułem dwie lub trzy, tak? Nic nie musiałem udowadniać, a wszyscy wiedzieli gdzie, po co i dlaczego. Starsze już chłopaki ustawiali się po szkole na solówki. Jeden na jeden. Normalna sprawa. Najfajniej jest dać sobie po ryju w celu wyjaśnienia jakiejś sprawy, jeżeli osoby mają na to ochotę, ale to trzeba też wiedzieć, z kim sobie można dać po ryju, albo komu można dać po ryju, żeby z tego sobie nie narobić problemu. Zero gadki, pierdolenia o tym, jak się robi, gdzie się robi, kiedy się robi. Czyste solo, sprawa wyjaśniona, temat zamknięty. Jak miałeś coś do kogoś, to mówiłeś mu to prosto w twarz, a nie za plecami. Albo masz jaja, albo jesteś zwykła pizda. To były trudne czasy, które tworzyły twardych facetów. Oczywista oczywistość. Samo się nic nie zrobi. Albo brałeś się do roboty, albo zostawałeś w tyle. Nikt nie narzekał, nikt nie udawał kogoś, kim nie jest. Facet był facetem. Może trochę nieokrzesanym, ale twardym i dbającym o rodzinę. A nie myślącym tylko o sobie. Klimatyczne ławki, siedziska starszyzny i elitarne balkony. Piątunio mordo. Zbieraj ekipę i wpadajcie na konkretne osiedlowe solówki. To będzie siwy dym. I nie będzie miękkiej gry. Gromda 12. Osiedle lat 90. Już 3 marca. Kup pay-per-view na gromda.tv.